W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. We wtorkowy poranek 9 maja pragnę Was serdecznie, drodzy, powitać i pozdrowić z parafii ewangelickiej w Suwałkach i chciałbym, byśmy ten dzień rozpoczęli wspólnie od słuchania się w Boże Słowo. W książeczce z Biblią na co dzień znajdujemy werset z Księgi Daniela, z 2 rozdziału, gdzie w 44 wersecie takie słyszymy słowa. Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone. Znajdujemy również fragment Ewangelii z Ewangelii według świętego Łukasza, gdzie w 22 rozdziale w wersetach od 29 do 30 tak czytamy. Jezus powiedział do uczniów: przekazuję wam królestwo, jak i mnie Ojciec mój przekazał, abyście jedli i pili przy stole moim w królestwie moim. Jako słowo komentarza książeczka z Biblią na co dzień podaje nam słowa pieśni 110 ze śpiewnika Będę śpiewał i grał. Niech Królestwo Boże blaskiem lśni chwały, którą jesteś Ty. My narzędziem w ręku Twym, więc bądź tym, co dodaje nowych sił. Niech ożywczy duch porywa nas, lud Twój czeka, poślij nas. Drogie siostry i drodzy bracia w Chrystusie Jezusie, chciałem, byśmy chwilę zatrzymali się przy słowach Jezusa, przy słowach, które podał nam ewangelista Łukasz. Kiedybyśmy wzięli te słowa, wyrwali je sobie z kontekstu i wsłuchali się w nie ponownie, kiedy to Jezus powiedział do uczniów: przekazuję wam królestwo, jak i mnie Ojciec mój przekazał, moglibyśmy nabrać przekonania, że oto Jezus przygotowuje swoich uczniów do rządzenia. Mówiąc im, daję wam królestwo, można by było ulec pokusie zobaczenia siebie jako tego, który bierze je i włada, rządzi. A tymczasem te słowa padają w wyjątkowym momencie. Zaraz po tym, kiedy uczniowie spożywają wieczerzę paschalną z Jezusem. Zaraz po tym, kiedy Jezus ustanawia wieczerzę pańską. Kiedy wieczerzy paschalnej nadaje zupełnie nowy wymiar, nowy charakter. Po tym akcie uczniowie zaczynają kłócić się o to, kto z nich będzie największy. Kto z nich będzie najważniejszy? Byśmy wiedzieli, kto będzie rządził. I Jezus, jak nie pierwszy raz w ich życiu, totalnie zaskakuje. Ponieważ Jezus wskazuje na siebie i na swoją postawę. Na tego, który przychodzi jako król, jako Mesjasz, ale nie po to, by rządzić, ale po to, by służyć. I to samo mówi swoim uczniom, by ten, kto chce być z nich najważniejszy, największy, niech stanie się sługą wszystkich. I to jest, drodzy, sens tych dzisiejszych słów. Zauważenie tego, że żyjemy w królestwie, które buduje Bóg. Jesteśmy jego elementem składowym. Jesteśmy także tymi, którym Bóg to przekazuje, ale przekazuje z konkretnym poleceniem. Mamy pójść i służyć. Mamy być tymi, którzy w imieniu Boga przychodzą, podają rękę, obdarzają dobrym słowem, przekazują Ewangelię. W żadnym wypadku, nie stając się władcami dusz, tymi, którzy mają prawo do osądzania, ani tymi, którzy pragną rządzić czyimś życiem. Mamy być tymi, którzy służą. I może niech ten piękny wtorkowy dzień
kiedy po tak wysłuchanym Bożym Słowie chcemy ruszać do naszych zadań, do naszej pracy, naszej nauki, naszej służby i odnajdywać siebie właśnie w tym kontekście, jako tych, którzy posłani są przez Boga, by służyć drugiemu człowiekowi, by nieść wsparcie, pocieszenie, by dzielić z innymi ludźmi radości, ale także ich smutki. Myślę, że z takim rozumieniem Królestwa i swojego posłannictwa warto dzisiaj pozostać, odnaleźć siebie jako ten sługa, który pragnie jak najlepiej wypełnić wolę swojego Pana. Bo choć czasami to jarzmo wydaje się być ciężkie, to jednak jest ono przyjemne i jest ono błogosławione, bo Pan posyła nas do służby. Pan ufa nam, Pan nam błogosławi i obdarza nas talentami do tego, by ta Ewangelia niesiona była w świat i by dźwigała ludzi z kolan i pozyskiwała ich Chrystusowi. Niech więc dobry Bóg pozostanie z nami dzisiaj, nam błogosławi. Zostańcie z Bogiem.